open door. Oh, oh, I believe I can fly. I believe I can fly. Hej wszystkim! Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj z nowością, nową serią. Jak widzicie po tytule, to będzie Markowa Azja. I skąd ten tytuł? Będziemy Wam tutaj mówić o wszystkich naszych zaczerpniętej wiedzy na temat właśnie azjatyckiej pielęgnacji, na temat azjatyckich produktów. Przede wszystkim to będą koreańskie sprawy. Przede wszystkim. Dokładnie. Temat może być trochę odgrzewanym kotletem, ale dla nas bardzo smacznym, dlatego będziemy gotować go razem z Wami. Cała nasza przygoda z pielęgnacją koreańską zaczęła się dzięki książce na pewno Wam już znanej, Sekrety urody Koreanek. Ta książka została wydana prawdopodobnie ponad rok temu, bo z tamtych czasów mniej więcej pamiętamy filmy dziewczyn, które w ogóle na tej książce bazowały i opowiadały o jej treści. My do niej dotarłyśmy dopiero w tym roku, ale to jest nic straconego, bo ta książka jest niesamowicie uniwersalna, bez względu na to, czy mówimy o tym teraz, czy będziemy mówiły za 10 lat. I powiem Wam szczerze, że ja byłam z tych osób, w przeciwieństwie trochę do Karoliny, która o pielęgnacji wiedziała bardzo mało i dla której pielęgnacja była po prostu czymś koniecznym, ale takim nieprzyjemnym. I wiecie, ten demakijaż, te kremy, wszystko było dobierane tak naprawdę, a bo jest tanie, a bo leży tu na półce, to wezmę. Nie miałam w ogóle świadomości tego, że pielęgnacja tak bardzo może zmienić nie tylko wygląd, ale też samopoczucie używania niektórych produktów, o czym tutaj właśnie mówi autorka tej książki. I co jest ważne, przede wszystkim etapy pielęgnacji, o których na pewno wspomnimy Wam w oddzielnej recenzji tej książki, bo mogłybyśmy o niej pewnie mówić dość długo. A to jest filmik, który jest nie tylko wprowadzający, ale dzisiaj będziemy mówić o konkretnej marce koreańskiej, o której autorka dość sporo mówi w tej książce, których produktów sama używa. Tak. Jest to firma Misha. Jeszcze jedno, bo zanim w ogóle dopuszczę do głosu Karolinę na temat marki, o której będziemy się mówić, to nie dokończyłam myśli, bo dlaczego ta pielęgnacja stała się fajna? Bo w tej książce jest ona niesamowicie zrozumiale opisana. Ja jej nie rozumiałam etapów, nie rozumiałam, po co jest serum, po co jest krem pod oczy. Nie rozumiałam, myślałam, że wystarczy mi po prostu krem, płyn micelarny i ewentualnie raz na jakiś czas żel do mycia buzi czy jakiś peeling. I w tej książce jest tona informacji, która jest tak oczywista, ale tak zrozumiale opisana, że myślę, że największy laik kosmetyczny, którym byłam, po prostu rozkocha się wręcz w produktach pielęgnacyjnych, przede wszystkim koreańskich, i no u nas tak było. Tak, dokładnie. To jest książka, która zrewolucjonizowała tak naszą taletkę, między innymi tym, że na bok odstawiłyśmy podkłady i no, na pierwszym planie znalazły się kremy BB. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o marce Misha, czyli o tej marce, która jest producentem kultowego już kosmetyku, którym mówiłam Wam w ulubieńcach. Tutaj sięgam, czyli o Perfect Cover BB Cream właśnie tej marki. I to jest jeden z tych produktów, które zostały polecane tak autentycznie w książce, bo po każdym etapie albo o każdym jakimś, nie wiem jak to nazwać, takiej kategorii, o której mówi w pielęgnacyjnie czy makijażowo w tej książce autorka, zawsze wspomina o swoich ulubionych produktach. I właśnie tam między innymi to była właśnie Misha. Ja już o tym kremie powiedziałam to, co mogłam najwięcej, czyli po prostu uwielbiam go za to, że jest bardzo delikatny, ale dość mocno kryje, nie widać go mocno na twarzy, a no przy tym ten SPF wysoki to jest bardzo, bardzo duży plus. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy prezentować Wam nasze nowości, które są owocem naszej współpracy właśnie z tą marką. Będzie to pierwsze wrażenie i co? My sami nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, o co chodzi. No to zapraszamy. Mamy Wam dzisiaj do pokazania, i w sumie zrobimy taki mały open box i pierwsze wrażenie, dwa produkty, które są typowo do makijażu, ale jednocześnie do pielęgnacji, bo to jest właśnie bardzo fajne w produktach makijażowych koreańskich, że one nie tylko nam jakby polepszają urodę i podkreślają naszą urodę, ale również dodatkowo pielęgnują tę cerę. Przede wszystkim przez nawilżanie, przez SPF-y i tak dalej. O tym na pewno jeszcze będzie na naszym kanale. Ale mamy tutaj dwa produkty, totalne nowości, które otrzymałyśmy od marki Misha, za które bardzo dziękujemy. I pierwszy produkt, który jest trochę większy, tak, to puder w kamieniu, które kryje niedoskonałości, rozjaśnia koloryt i stanowi idealne wykończenie makijażu,
ceramidy i olejek z soi nawilżają skórę. I to jest, wiecie, to ja w ogóle o pudrze, takim, jak nazywam puder BB, wiem, że to nie jest typowo puder BB, ale puder, który ma współgrę z kremem BB. Ja już jeden mam z innej marki, o której na pewno też na tym kanale się trochę informacji jeszcze pojawi, ale wiem tyle, że puder jest taką fajną alternatywą dla tych osób, które lubią poprawiać swój makijaż w ciągu dnia i żeby nie nakładać dodatkowych warstw korektora i podkładu, po prostu nakładają puder i jednocześnie poprawiając, jakby utrwalając SPF na buzi, który w trakcie dnia zanika. No i dobra, ja może otworzymy ten puder. Tak, otwórzmy, bo ja jestem ciekawa. To jest jakieś warstwowo. Dobra. To jest jakiś two-way pakt, więc nie wiem, czy to chodzi o to, że to są jakieś dwa kroki, czy że po prostu... Aha, bo są dwa opakowania. Czekajcie, tylko trochę naszeleszczę. O Boże, jakie piękne opakowanie, to co mi się rzuca w oczy, to jest w ogóle logo Miszy, jest takie, no naprawdę jest bardzo tak wyglądające ekskluzywnie. Bardzo. Ale opakowanie jest przepiękne, czarno, złote. O, jakieś piękne. Liczne. I fajne, w ogóle też zauważyłam to, że w takich pudrach i kremach BB w kompakcie azjatyckich, który w ogóle gdzieś tam próbowałam robić research w internecie, jest to, czekajcie, żebym Was nie oślepiła, jest to, że mamy otwieraną tą dodatkową taką jakby klapkę, aha, zabezpieczającą produkt, żeby on się nie wysypywał i nie brudził nam lusterka, które tutaj jest dość spore, pokażę Wam na przebitce, żeby teraz Was nie oślepić lampami. Takie proste, a takie praktyczne. No, ale jest to, i piękna, w ogóle kamieniutka gąbeczka. Fajnie było, czekaj, bo to jest jeden produkt, a czym jest to drugie? Czekaj, jak to drugie już nie wygląda tak ładnie, bo jest takim... dziwnym jakimś kartonem. A okej, okay, czekaj, to nie jest tak, że to jest wymienne? A może? Bo tutaj jest dodatkowy puder, identyczny jak ten, czy nie, inny kolor. Jest inny kolor, jest inny odcień chyba, okej. Okay. To może chodzi o to, że nie wiem. Czy to jest ten sam odcień? Słuchajcie, nie wiem, ale nie, odcień jest bardzo podobny, dość jasny. Czyli no, taki typowo dla Azjatek i też dla nas, bledziochów. No Słowianki też chyba jesteśmy trochę bledsze, nie? Tak mi się wydaje. Fajnie, bo też jest druga gąbeczka. Nie wiem, czy to nie jest wymienne. Tak po prostu. Tak po prostu, no chyba tak. Super. Znaczy, będziemy za chwilę na pewno testowały ten produkt. Zobaczymy, jak on w ogóle działa, czy to nie jakaś bójda. To, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to przede wszystkim piękne opakowanie, miękka gąbeczka. Ja ogólnie jestem fanką puszków i gąbeczek do nakładania pudru. Rzadko to robię pędzlem. Fajne to, że mamy właśnie tę jakby ochronną blaszkę, czy tam plastikowe drzwiczki. Nakładkę, okienko, która tak chroni nam puder i piękne logo wytłoczone na pudrze. Czyli to jest ten drugi etap. Najpierw nakładamy krem BB. Ej, ciekawe, jak to się stawi z twoim... Miszą. Misza z Miszą. Powiem Wam, że ja tylko muszę dodać swoje 3 grosze do tego, że jestem bardzo ciekawa, że puder według producenta ma mieć też właściwości nawilżające. Co w przypadku mojej skóry, bo ja ogólnie jestem antypudrowa, bo zawsze mi się wydaje, że przez jakikolwiek puder moje suche skórki będą bardzo podkreślone, więc powiem Wam, że tego produktu jestem wyjątkowo ciekawa, czy to będzie w końcu puder, który pokocham. Tutaj jeszcze warto dodać, że mamy w numerze 23. Tak, 23 i w ogóle nazwa tego produktu to Signature Dramatic Two-Way Pact. Tak? Dobrze mówię. Mamy SPF 25, czyli taka spoko do nakładania, do dokładania go w ciągu dnia, kiedy jesteśmy gdzieś tam, wiecie, na mieście i zaczyna nam się świecić twarz, to żeby przyłożyć trochę i ten SPF jakby dołożyć właśnie, więc to super. Kurczę, jestem bardzo ciekawa, bo ja akurat jako posiadaczka cery mieszanej, czasami świecącej się i przedłuszczającej, o Jezu, uwielbiam takie rzeczy, dla mnie puder to jest wow i takie cacuszko bym nazwała. No naprawdę, zachwyciłam się tym wyglądem. Dobra, słuchajcie, idziemy do drugiego produktu, tak, bo tak będziemy się rozwodzić na temat wyglądu samego produktu, jak on działa w ogóle. Okej, drugim produktem będzie podkład do twarzy z ekstraktami z oczaru wirgilińskiego i baobabu oraz wodą bambusową w kasetce. No, bardzo jestem ciekawa, bo nie jest to krem BB, jest to podkład, który ma SPF 50, więc czyli, wow. Więcej niż twój krem BB. Tak, on ma 42. Już widzę, że kolejne mega ładne opakowanie. Wow, jakie śliczne. Wow. Nie no, dobra, estetyka tych produktów, ich opakowania, no jedna z ładniejszych, jakie widziałam. Dokładnie, to sprawia wrażenie naprawdę luksusowych kosmetyków. Kolejne super opakowanie, piękna gąbeczka. Znowu jest to otwarcie, o którym wspominała Martyna, zabezpieczający produkt. Jezu, to jest jeszcze coś, jak to się otwiera? Boże, jeszcze dodatkowe... Aha, wow, to jest zaklejone, żeby się nie... Aha, to pewnie to się ściąga, ale w tym razie... jakie to jest ciemne! No, faktycznie jest ciemne. Czekaj. Zaraz wam pokażemy na przebitce, jak to wygląda.
takie troski. Ale wiecie co, też doświadczenia wiemy z Karoliną, że no, to się dostosowuje, zobacz. No, patrz, że nawet jak na palec wezmę, tak, to jest dużo jaśniejsze. To się dostosowuje, bo krem BB, też uważajcie na to, bo czasami możecie pomyśleć, tak, to jest krem BB, którego kolor jest identyczny jak moja twarz, moja cera, po czym kupujecie, się okazuje, że jest za jasny. Bo krem BB, ja przynajmniej te, które akurat testowałam, miałam tak właśnie, że kupiłam lekko ciemniejszy, z tego względu, że bałam się, że będzie za jasny, bo koranki jednak mają zupełnie inną... porcelanową taką tak, dosłownie jest biel na twarzy, taka mąka. Więc nawet jeżeli coś wygląda w opakowaniu na ciemne, to dostosowuje się do cery. Kremy BB też mają takie właściwości dostosowania się do cery. Zmieniają kolor, trochę się potrafią utlenić, no? No tak, bo tak jak wspominałam o Miszy, o tym kremie BB, on na początku ma bardzo dziwny odcień, który sprawił, że nie sądziłam, że będzie naprawdę tak dobry, bo to jest bardzo zimny odcień. Tak. Także jestem po raz kolejny zaskoczona Miszą i tym, że kolor, który wydawałby się totalnie nie nasz, jest totalnie nasz. Znaczy jestem bardzo ciekawa, jak będzie prezentował się na twarzy, ale to, co jest mega ciekawe, to jego konsystencja i jego zapakowanie. Gąbeczka. On jest jakby wtopiony w jakąś gąbeczkę, tak. Zanurzony w nią. Nie wiem, jak to określić. To mi się kojarzy z, już Wam mówię, to ze zmywaczem do paznokci, tak, w gąbeczce, który jest nasączony. Że to jest gąbka nasączona podkładem, wystarczy lekko pacnąć i dość dużo tego produktu się wydobywa, więc po to pewnie jest ta gąbeczka, żeby nią wydobyć sporo produktu. Chociaż ja, wiecie co, nie, no nie wiem, nie jestem jakoś przekonana, bo ty używasz gąbeczki, nie? Do tak, nakładania. Ale właśnie nie wiem, nie jestem przekonana do tego typu gąbeczki. Bo tego nie, typu gąbeczką tak, nigdy nie nadkładałam po bo to nie jest krem BB, bo ogólnie kiedyś na jakiś blog trafiłam, dziewczyna, która właśnie mieszkała w Korei, mówiła o tym, że kremy BB powinno nakładać się palcami. Że to jest jakby ten rytuał koranek do nakładania go palcami, a ty nakładasz gąbeczką. I ja właśnie jestem ciekawa, czy jest jakaś różnica. Czy nie, bo zależy. Miszę, faktycznie nakładam gąbeczką i jest dla mnie to idealnie spoko. No właśnie, natomiast nie piję, ten ze skin już nakładałam raczej palcami, bo bardzo, bardzo lubię ten efekt, kiedy się go dobrze rozciera. Pewnie, że lepiej kryje wtedy. Może coś w tym jest. A tu jest gąbeczka. Jest gąbeczka. Jest, no tak jak już wspomniałeś, naprawdę piękne opakowanie, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu przetestować i sprawdzić, jak po raz pierwszy będzie się na tej naszej buzi prezentować. No to zaczynamy. Test. Dobra, obie z Karoliną trochę związałyśmy włosy. Ogarnęłyśmy się do testowania. Tak, mamy tylko korektor pod oczami. No, wybaczcie mi moją cerę. No po prostu przemilczmy to. Mam nadzieję, że ten podkład to się szybko przekryje i nie będziecie musieli więcej znosić tego widoku. Dobra, sięgamy najpierw po podkład. Tak jak producent zaleca, też będziemy właśnie używały gąbeczek. Dla mnie to nowość, taka gąbeczka, dla Ciebie chyba też. Dobra, najpierw ściągamy tą... O Boże, nie chcę was oślepić. Tą, no właśnie, tą dziwną... Tą falijkę. Może ściągniemy ją już w ogóle. Totalnie. Bo używamy chyba... A, poczekajcie, bo jeszcze jest zabezpieczenie na lusterku. Tak? Bezpiecznie też na lusterku takie matowe. Fajnie, o Boże, to... dobrej jakości lustro. Całkiem tak, będziemy spoko się w nim malować. Dobra, to zobaczycie przy okazji, jak wygląda ten podkład, bo to jest podkład nie krem BB, na cerze suchej, na cerze mieszanej, problematycznej. Tak, możecie sprawdzić i zobaczyć najbardziej zbliżenie do swojej cery, jak on to działa. Fajnie, bo on się tak nie wstawia bardzo. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Dziwna ta gąbeczka. Tak, mam wrażenie, tak paca. Pac. Ale kolor, trzeba przyznać, jest jasny. No jest bardzo jasny, to nie wiem. Nie wiem, czy ja nie mam ochoty zrobić tego palcami. Nie, mam wrażenie, że ta gąbka... Co jest niesprecyzyjna, taka, na przykład tu. O, jest taka mało przyjemna, jeżeli chodzi o aplikację. To jest takie, ona jest, mam wrażenie, troszkę twarda, więc to takie tyk, nie jest przyjemne. Ja biorę paluchy do, że tak powiem, w ruch. Jako narzędzie. I pierwsze, co już widzę, to typowe dla koreańskich kosmetyków make-upowych, lekko rozświetlające wykończenie. No jest mokra ta twarz, ewidentnie. Zobaczymy, czy ten puder sobie później z tym poradzi. Dobra, ja teraz wchodzę w strefę trochę bardziej problematyczną u mnie. Jezu. No dobrze. I ma na pewno bardziej żółty niż różowy pigment. Są firmy, które też mają kremy BB różowe, z różowym pigmentem, ale no zdecydowanie nas jest chyba więcej żółtych. Powiedzcie mi, jak to jest. Czy Polki są bardziej z żółtą taką karnacją, czy bardziej z różową? My z Karoliną mamy typowo żółtą, więc...
Dobra, powiem, że tak jak patrzę w podkładzie, wygląda bardzo na jasny. Na pewno ma jaśniejszy niż ja widzę siebie w lusterku. Czekaj, spróbuję rozsmarować, nie wklepywać. O, jeszcze fajnie. Ale bardzo przyjemny. Całkiem nieźle kryje. I zapach jest taki neutralny bardzo, nie jest taki bardzo... Znaczy trochę pachnie, jest taki zapach, ale... Ale jest taki przyjemny, takie mam wrażenie, jakbym bardziej nakładała krem na twarz, tak, niż... Pokażę, jak u Ciebie to wygląda. Ładnie! No tak się właśnie błyszczy miło. Bardzo ma ładne wykończenie. Bardzo. Może trochę pod oczy dodam? Czekaj, żeby to się wszystko staliło, bo i tak teraz będzie pudę w ruch. Właśnie, aż szkoda mi tego... efektu mam. Jestem bardzo ciekawa, co z tym pudrem. No widzisz, a ja się cieszę właśnie, bo ja... zakryję. Ale akurat w tej strefie tutaj, to już widzę, że mój nos to jest total błysk. Widzisz? Mm-hmm. U Ciebie tak nie jest. Znaczy, to faktycznie jest... To jest niesamowite, bo ten sam produkt u Ciebie, a u mnie zupełnie inaczej. U Ciebie wygląda to dość matowo. Znaczy, bardziej matowo niż u mnie. U mnie się bardziej świeci. U Ciebie się bardziej świeci, ale u mnie ma... Dla mnie ma właśnie wykończenie idealne. Bardzo lubię taki efekt. I ja bym to pewnie tak pozostawiła. Ale no mamy jeszcze puder do wypróbowania. Wykończenie. Mi się podoba to, że on fajnie kryje i w tych miejscach takich, które są u mnie troszkę bardziej błyszczące, czyli nos, czoło i trochę broda, mam wrażenie jakby lekko matowi, znaczy to nie jest taki mat, taki płaski, tylko to jest lekko błyszcząca, zdrowo skóra, która się nie świeci tak jakby była spocona, nie wiem czy wiecie o co chodzi, bo ja to mówię do dziewczyn z tłustą i mieszaną skórą. Co tak patrzysz? Nie, właśnie tak patrzę, że na pewno to wykończenie mi się podoba. Ja już więcej nie dokładam. Ja już. No ja już chyba też skończyłam, bo więcej pewnie tutaj nawet już nie ma co warstw stworzyć, bo chociaż nałożyłam w paru miejscach 3 razy i faktycznie można budować krycie, więc tak, to jest ekstra. Kolor się super dostosowuje do. Bo my kolor mamy trochę inną teraz karnację, bo ja jestem bledsza niż ty. No ja troszeczkę może się opaliłam, ale tak jak naprawdę patrzę w poglądzie, wygląda jakby była jakaś różnica, a ona. Nie ma jej. On nie jest wcale tak jasny. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie. A jak patrzysz na mnie w podglądzie, to nie wydaje ci się, że jest okej? Okay? Jest okej. Okay. U Ciebie też jest okej. Okay. No nie wiem. I słuchajcie, ten sam kolor, no dobra. I, czyli przechodzimy i to jest do kolor, pudru. Też 23. Tak, tak samo czyli... puder, tak? Ale co? Tak, przechodzimy do pudru. Mhm. Jezu, to taka przyjemność otwierać ten... Piękne jest to opakowanie. Tak, to opakowanie, dokładnie. To, no teraz gąbeczką ewidentnie będę. O, tutaj znowu mamy tą... Osłonkę na lusterko. Ale lubię ściągać takie rzeczy. To już ewidentnie sięgniemy po ten puszek. Tak, tak, tak. No dobra, to przechodzimy do rzeczy. Myślę, że u mnie to bardziej będzie widoczne niż u Ciebie, Karo. Nie wiem, ja jestem bardzo ciekawa, bo ja się z tym... Ale fajnie pachnie. No. No, matowi. O Jezu, ale mat. Duży? No, mocny. Nawet nie wiem, czy... Kurczę, taki... Wiecie co? Mam poczucie, jakbym się bawiła Photoshopem, bo on robi takie rozmycie jakby. Skóra wygląda jak rozmyta, ale tak ładnie, zdrowo. To nie jest takie, to nie jest takie płaski mat. Ale to nie jest taki mat. Zobacz, ja... Wiesz, dalej jak tak sobie patrzę w lusterku, tak, dalej delikatnie przebija się błysk, więc... Wygląda to na to, ja spróbuję jeszcze trochę pod oczy, bo nie zawsze tutaj... Świecą się tutaj wewnętrzne kąciki. A ja mam zmarszczki mimiczne, żeby tam nie gromadził mi się nadmiar produktu. Czoło, policzki trochę. No dobra, ja z pudrem nie przesadzam, ale wrażenie póki co naprawdę fajne, bo to nie jest taki naprawdę mat. A może faktycznie utrwali? No dobra, ja jako miłośniczka pudrów muszę przyznać, że pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, naprawdę jest fajny. Bo faktycznie, tak jak Karolina powiedziała, to nie jest taki mat, który powoduje, że macie wrażenie, że się robi skorupa na twarzy i zaraz będzie ciasto. Tylko on utrwalił podkład, ale jak ruszam twarzą, to poliki i nos jeszcze delikatnie gdzieś tam błyszczą. No to jest moje ulubione wykończenie. Czyli takie rozmycie jakby błyszczące. Lekkie rozmycie, ale naprawdę przez to, że przebija ten błysk, bardzo naturalne. Ja myślę, że tego kamera nie do końca uchwyci i nie jestem w stanie wam powiedzieć, więc musicie wierzyć nam na słowo, że tak jest. Fajnie, podoba mi się. W sumie gąbeczka też całkiem przyjemna. Tak. W ogóle wygląd tych produktów to jest i zakrył większość moich niedoskonałości. Myślę, jakbym jeszcze pojechała tutaj bardziej kamuflażem, to już w ogóle byłoby okej. I podoba mi się, naprawdę, też. To, naprawdę, mówię poważnie. Ja też, jestem bardzo mile zaskoczona tym kosmetykiem. No chyba to teraz ogarniemy się, trochę się oddalimy, żebyśmy was tak nie przytoczyły swoimi osobami. Tak.
test, czyli pierwsze wrażenie za nami. Tak, nakładałyśmy te produkty po raz pierwszy i... Fajnie. No, naprawdę, wrażenia są pozytywne. Znaczy pierwsze, bo wiadomo, zobaczymy jak to się będzie w ciągu dnia sprawowało, czy nie będzie nam podkreślało ukarnę suchych skórek, czy w ogóle zmarszczek, bo to często takie podkłady takie niezastygające potrafią wchodzić w zmarszczki. To tego się właśnie trochę boję, bo tak trochę się na to zapowiada, ale i tak wykończenie piękne. Pięknie błyszczy buzia. Właśnie to jest to wykończenie piękne. Piękne opakowanie. Na razie wszystko, no naprawdę bardzo duży plus. No właśnie, ja jestem trochę w szoku, bo tak myślałam, że będziemy mogła trochę ponarzekać albo znaleźć chociaż jakiś jeden minus, a póki co ja osobiście nie widzę ani jednego. No. Jest jakaś tam obawa przed tym, jak to będzie w ciągu dnia i na pewno damy Wam znać, albo w kolejnych filmikach, albo gdzieś na Instagramie czy na Facebooku po prostu będziemy relacjonować, co się tam później działo z naszą twarzą, ale póki co kosmetyki Miszy, które miałyśmy szansę dzisiaj przetestować, wypadły na duży plus. Tak, na początek polecamy je po prostu wypróbować. Jest dla nas totalna nowość, jeśli chodzi w ogóle o samą, no, nie tyle konsystencję, co... No wiecie, formę tego kosmetyku, bo ja mówię tutaj szczególnie jeśli chodzi o ten podkład i ta gąbka, to jest naprawdę taka fajna zabawa, coś innego, dokładnie. Tak. I myślę, że te produkty są tak ładne, że byłyby super pomysłem na prezent dla kogoś, kogo oczywiście lepiej znacie i wiecie, jaki ma odcień skóry, ale fajnie by to wyglądało, na przykład tak dać, wiesz, nawet mamie czy komuś, kto tak ekskluzywnie to wygląda. Bardzo. Bardzo mi się podoba. No dobra, słuchajcie, nie będziemy Was już więcej zanudzać tutaj zachwalaniem tych produktów, bo swoją opinię już wydałyśmy. Mamy nadzieję, że ten test Wam się podobał. To był nasz pierwszy test tego typu, więc błagamy Was o wyrozumiałość i dajcie znać, co zmienić, żeby w przyszłości było to lepiej widoczne dla Was, czy po prostu lepiej pokazane. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się w ogóle pomysł tej nowej serii, bo też jesteśmy ciekawe. I może Wy sami macie jeszcze jakiś właśnie temat, jakieś pytania związane z właśnie tą kategorią azjatyckich produktów. Dokładnie. I standardowo czekamy na Was na naszym Instagramie i na naszym Facebooku. I dzisiaj już Wam bardzo dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings.